Śmierć zwyciężyła.
przed Tobą serca i umysły, byś mógł je prowadzić, przemieniać i kształtować. Najdroższy Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, mojego najlepszego przyjaciela. Chcę ofiarować Ci moje serce. Chcę porozmawiać z Tobą i poczuć Twoją bliskość. Patrzę na Ciebie pod postacią białego chleba, w którym jesteś ukryty. Ty naprawdę jesteś w nim obecny. W ciszy serca pragnę usłyszeć dziś Twój głos. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże Ci drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże Ci drogę. Którą jest Bóg w nas, ukaże Ci drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże Ci drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże Ci drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże Ci drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże Ci drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Jezu ukryty w hostii, wierzę w Ciebie całym sercem. Jezu zawsze i wszędzie obecny, wierzę w Ciebie całym sercem. Jezu, który zmarłeś na krzyżu, wierzę w Ciebie całym sercem. Jezu, który przyszedłeś, by mnie zbawić, wierzę w Ciebie całym sercem. Jezu, który jesteś Królem, wierzę w Ciebie całym sercem. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Jesteś Królem, jesteś Królem, nieśmy wszyscy nasze serca.
Serca. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed oblicze Pana, wielbiąc Go. Popatrz teraz
Jezusa obecnego pod postacią białego chleba. I w ciszy powiedz mu swoje prośby, swoje intencje, swoje dziękczynienie. A także w ciszy poproś o rozeznanie swojej drogi życiowej. A Ty, drogi Rodzicu, pobudź się powołania kapłańskie i zakonne. Najdroższy Panie Jezu, rozmowa z Tobą dodaje mi sił i otuchy. Tobie mogę o wszystkim opowiedzieć, nawet o największych tajemnicach skrytych w moim sercu. Wiem, że Ty mnie wysłuchasz. Wiem, że mi pomożesz. Wiem, że mi pocieszysz. Z Tobą czuję się bezpiecznie. Nie dorówna Tobie nikt.
Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, i uwielbiam. Noszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, i uwielbiam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Bo wielki szczyt, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielki szczyt, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Chwalę Ciebie, Panie. Najdroższy Panie Jezu, tak bardzo ukochałeś mnie, moich bliskich, wszystkich ludzi na świecie, że umarłeś dla nas na krzyżu. Pozostałeś z nami, ukryty w białej hostii, w tabernakulum. Czekasz na mnie i cieszysz się, gdy przychodzę do Ciebie. Twoja miłość dodaje mi sił. Bardzo Tobie za to dziękuję.
że wziąłeś winę i karę mu. Dla Ciebie będę żył. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu, tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczny Ci. Dziękuję Ci, Jezu, dziękuję. Dziękuję Ci, Jezu, tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczny Ci. Za Golgotę, za Twoją krew, Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę moją. Dla Ciebie będę żył. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę moją. Dla Ciebie będę żył. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczny Ci. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczny Ci. Panie Jezu, na tym świecie Najświętszy Sakrament jest największym dowodem Twojej miłości do człowieka. Jest to sakrament Twojej obecności, a zarazem niezgłębiona tajemnica, która każdego dnia dokonuje się na nowo na ołtarzach całego świata. Na słowo człowieka wstępujesz na ziemię i przybierasz postać okruszyny chleba. Ani umysł, ani serce człowieka nie są zdolne ogarniać Twojej nieskończonej miłości zamkniętej w hostii.
wywyższony, zawsze będziesz wywyższony. Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystkie moje dni. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony. Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystkie moje dni. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony. Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystkie moje dni. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony. Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystkie moje dni. Wywyższony, jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystkie moje dni. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony. Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystko moje dni. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony. Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystkie moje dni. Panie Jezu, wiemy, jak bardzo pragniesz, aby wszyscy ludzie przyjmowali Ciebie w Komunii Świętej. Spraw, aby nasza dusza odczuwała głód Ciebie
i abyśmy jak najczęściej przystępowali do eucharystycznego stołu. O chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba. Tylko Ty możesz zaspokoić głód naszych dusz i dać nam życie wieczne. Przez dar świętej Eucharystii wprowadź nas do radości nieba. Jezu, który zstąpiłeś z nieba, dając życie światu, udziel nam łaskę życia wiecznego. Uwolnij nas od każdego grzechu ciężkiego. Broń nas od zła wszelkiego i pokus tego świata. Zbawicielu, zachowaj nas od śmierci wiecznej. Ty jesteś życiem świata. Wielbimy Cię i bezgranicznie ufamy Tobie. Królów król i Panów Pan.
królów król i panów pan. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn umiłowany. Jezu Chryste, wpatrując się w Twoje oblicze, dziękujemy Tobie za Twoją miłość, która uobecnia się na drzewie krzyża, za Twoją miłość, która uobecnia się na ołtarzu, za Twoją miłość w sakramentach. Prosimy Cię, Panie Jezu, dodawaj nam sił, abyśmy nie dali się wszelkiemu złu i pokusom ówczesnego świata. Bo jako reprezentacja dzieci i młodzieży z parafii polonijnych chcemy Ci powiedzieć, że bardzo Cię kochamy. Nie zawsze może nam jest po drodze do Ciebie, ale staramy się dzięki sakramentowi pokuty, pojednania zawsze powracać do Ciebie. Bo Ty dla każdego z nas masz otwarte ramiona. Panie Jezu, dziękując za Twoją miłość, chcemy Ci powiedzieć, że mimo naszych niedoskonałości także Ciebie kochamy. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa.
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas. Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Panie Jezu Chryste, chcemy Tobie zawierzyć nasze życie. Chcemy Tobie zawierzyć nasze drogi, które Ty nam wybrałeś. Chcemy prosić Ciebie, aby nie zabrakło nam odwagi, abyśmy dobrze odczytali drogę naszego życia, drogę naszego powołania, a w tej drodze, żebyśmy się uświęcali i kroczyli do zbawienia. Bo to jest cel naszej wędrówki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nasz Bóg.
Zapłać za wspólną modlitwę wszystkim. Adorację czuwanie prowadziła młodzież, szkoła młodzieżowa, Przyjaciele Miłosierdzia, szkoła dziecięca, Boże Perełki, ministranci, a także młodzież i dzieci należące do Oazy Dzieci Bożych z parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard. Jest to reprezentacja i księży chrystusowców, i sióstr misjonarych Chrystusa Króla, którzy posługują tutaj dla Polonii. Serdecznie Bóg zapłaci.